Cześć, witam na kanale Buszkiczym. W dzisiejszym odcinku jest troszkę inny niż wszystkie, ponieważ gość mojego dzisiejszego odcinka, a raczej osoba, która będzie mi towarzyszyła, jest też specjalna. Jest to moja córka. Siema. Julia. Także my zmierzamy na... jesteśmy w Niemczech, zmierzamy na kamień, który nazywa się Bornstein, Feldstein i jeszcze chyba dwa inne kamienie, których nazwy nie pamiętam. Nawigatorem jest dzisiaj Julia. Ravenstein, Feldstein i jeszcze, czekaj, Goldstein. No, także to są te cztery kamienie, na które zmierzamy. I co? Chyba nic więcej. Do zobaczenia na górze. Dotarliśmy już na miejsce. Jest też Julia. Udało się dotrzeć. Tak. Znalazła sobie kompana. Przydająca. My teraz zjemy sobie jakieś tam kanapki, a później pokażę wam, co wymyśliłem na dzisiejszą kolację. Także do niedługo. Już w tym momencie zajęliśmy swoją miejscówkę na kolację i teraz jako się rzeko przygotujemy kolację. Będzie to chili con carne, a raczej chili con kiełbasa, bądź jak już, nie wiem, czepiarscy powiedzą, będzie to fasolka po brytońsku, choć nie będzie to tak do końca fasolka po brytońsku, ponieważ dodam tu również paprykę. Jest tutaj. Także okej. No i teraz pokrótce pokażę wam, co do tego będzie potrzebne i zaczynamy działać. Chcesz mówić, co nam będzie potrzebne? Mogę, tylko ty też trochę gadaj. No to dobra. To jest fasolka chyba? Tak. Jaki kolor? Fasolka... jakaś różowo-fioletowo-czerwona. Czerwona. Cebula, oczywiście. Na pewno będzie potrzebna taka papryczka, tylko to nie jest zwykła papryczka i już uprzedzam. W tej papryczce urosło jajko. To jest jajko na śniadanie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tak. Boczek. Kiełbasa. I tu poleciliśmy trochę na łatwiznę. Wzięliśmy przyprawę do chili con carne. Oczywiście też olej, czosnek. Coś, w czym będzie trzeba to ugotować, bo... patelnia. Takie coś. Okej, dobra. To co? Zaczynamy, tak? Ten kieł jakoś się obrać? Tak, poczekaj chwilę. Nie ubiorę. Cebulę trzeba... Cebulę trzeba ogolić ze skóry. Taka skóra trochę dźwięk ma jak jedzenie chipsów. No, tylko nie proponuję jeść jako chipsa. Nie jest najsmaczniejsze. Okej. Fajna. Miseczka? No, te filmy ogólnie są fajne. Kwetchua, coś takiego. Kwetchua. Patrz, i teraz... Cio. Fajne to. Coś tu utknęło. Ja podczas napiję się... Nie napijesz się, wow. Smutne. Czuuu, nisko mi spada. Dobrze, ja tymczasem napiję się takiej wody. No już woda się nie musi już prawić. Nie wszystkim, ale nie wszystko muszę widzieć. W pierwszej kolejności należałoby podsmażyć... Bardzo dobra. Cebulę? Cebulę, tak jest. Na... na ogniu. Uważaj, żeby się nie sparzyła. Tak, uważam. I na oleju, bo... oleju i na oleju. Już nie mogę doczekać, bo tak bardzo lubię chili con carne. To jest takie dobre. Trochę soli? Tak. Już cebulę macie lekko podsmażoną, teraz dajemy boczek. Boczek, boczulek, boczusio.
ponieważ boczek już dochodzi, więc można rzucać do środka kiełbaskę. Jak już macie lekko podsmażoną kiełbasę, cebulę i boczek, to dajemy koncentrat, dokładnie. Koncentrat też fajnie, jeżeli się lekko podsmaży, to wydzieli jeszcze więcej aromatu. No a o to w tym wszystkim chodzi, aby zbierać z każdego produktu, wytrącać jak najwięcej aromatu, żeby po prostu miało to swój odpowiedni smak. To naprawdę nie bójcie się czasami przypalić czegoś delikatnie, ponieważ to też ma jakieś swoje zalety. Nie bójcie się przede wszystkim eksperymentować z kuchnią, ponieważ jest to wasza kuchnia i to wam ma smakować, nie innym. Chociaż nie, no chyba że gotujecie dla kogoś innego, no to tak. No to ma smakować wtedy innym również. Ja teraz to lekko tylko przysmażę, tak aby nabrała aromatu. To benzyna. Do tego ja dodaję, oprócz koncentratu, dodaję pomidory pelati. Fajnie nam się to przysmażyło. Dlatego to teraz zmniejszam gaz i lądują pomidorki. Pamiętajcie, że w przypadku każdych sosów pomidorowych czas obróbki termicznej pomidora, im jest dłuższy, tym danie jest smaczniejsze. I będziemy tutaj spalić? Nie. A będziemy jeść spać? Tak. A nie boisz się, że się obudzimy za późno i ludzie będą chodzili to już? Nie. To jest opcja. Tu? Tak. Co, wolałabyś tu? No. Nie żałujemy. No. No, paprika jest dobra. Zdrowa i dobra. A właśnie, chodzi o zdrowe i dobre, to takie batoniki jedliśmy. Zdrowe i dobre, nie? No. Takie zdrowe i dobre. Tak. I fajny fakt o nich, co na pewno nikt nie wiedział, są zdrowe i dobre. No właśnie. Wiem, nikt się nie spodziewał. Wiedzieliście o tym? One są zdrowe. I dobre. No. Pewnie już o tym nie wspomnieliśmy jeszcze, ale... Są dobre. I zdrowe. Dobra, bo zniechęcimy widzów. Powiedzmy tak. Powiedzmy, tylko... nie, no, przecież takich idiotów się nie da oglądać. Z tylko będą w kółku kazali, są zdrowe nie? i dobre. No, zjedli batona, jest zdrowy i był i dobry, nie? To mam oglądać tylko jak w kółku ktoś gada, że są zdrowe i dobre. Chcesz spróbować? Na razie nie, dopiero końcowy efekt. To ja spróbuję. Powiedz. Jakie niedobre. Co? Jakie niedobre. Naprawdę? Radziłbym ci nie jeść. Nie żartuję. Na pewno dobre. Dobra. Sorki, daję naszą przyprawę. Jedna i jedyna przyprawa, którą dzisiaj będziemy dawali. No i teraz ostatnim produktem jest fasola. Jej! To jest jedna z... w sumie to chyba każdy produkt jest ważny. No tak. No czy przede wszystkim no, to nie można nazwać tego chili con carne, no bo w chili con carne jest zamiast kiełbasy jest mięso mielone, nie? Ale mięso mielone jest cięższe, trudniejsze do przeniesienia. Tu akurat wiecie, to jest takie improwizowane lekko. Ale no, będzie na pewno też dobre. Tak. Ale można to zastąpić śmiało. Tak. Ja musiałam się w ogóle ubrać. Kiełbasą nawet można by było zastąpić to kabanosem. Też będziecie mieli fajne danie. A przede wszystkim właśnie chodzi o to, że można je przygotować bardzo szybko. Ile to robimy? 15
15 minut, nie? No, to z tym syf. Oczywiście, czyli con carne nie może zabraknąć papryczki chili. Daję. Chili. Daję tylko dwie, no bo będę to jadł z dzieckiem, więc też nie chcę przesadzać. Jeżeli chcecie, żeby jej było więcej, to dajcie znać w komentarzach. A jeżeli nie, to też dajcie znać w komentarzach. Mam lepszy pomysł. Co? Jeśli chcecie, żeby było mnie więcej, to polubcie filmik, a jeśli nie chcecie, żeby mnie było więcej, to też polubcie filmik. I wtedy będzie łatwo poznać tam, kto chce, a kto nie chce. Tak. Nasze jedzenie gotowe. Zdjęcia zajęcie będą na Insta. Tak. Zdjęcia i cała reszta mówi sama za siebie. Bushman time. A ja klasycznie życzę wam smacznego i do zobaczenia na szlaku. My doszliśmy już na miejsce. Nie pokazywałem wam, jak idziemy, bo uwierzcie mi, nie było na co patrzeć. Ból, męka i cierpienie. Bardziej ze strony Julii. Julia, pokaż się, że cię nie zostawiłem. Jest. Ale mało brakowało, zostałby na dole. No, także pokażę wam, co nas czeka. Tylko jeszcze sobie siedzimy chwilę, odpoczywamy. No to jest ta góra, tam teraz się jeszcze wespniemy na zachód. No a na razie jeszcze, tak jak już wspominałem, łapiemy oddech, odpoczywamy chwilę, może zaraz wypijemy jakoś, czy gorący kubek później, nie? Mieliśmy pić. No to... Ludzie się tu schodzić. Chyba, co? Ludzie wcześniej tu już nie przestali przychodzić, teraz znowu się schodzą. Schodzą się? No. Bo też na zachód przyszli. No, a my już znaleźliśmy miejsce. Zachód. Jest trochę jakieś, nie wiem, 200 metrów stąd. Także też fajne. Fajny lasek taki mały. Jak to Julia powiedziała, nie będzie słychać mojego chrapania na szlaku stamtąd. No, także wiesz, odstraszam dziki i zwierzęta tym swoim chrapaniem. No ale... też, tylko nie mam gdzie uciekać. No tak, Julia też tylko mówi, że nie ma gdzie uciekać. No ale niech rzuci kamieniem pierwszy ten, kto nie chrapie. Na przykład moja żona mówi, że nie chrapie, a ja słyszę, jak chrapie. Chrapie, nie? No. Przepraszam. Pozdrawiamy. I żeby nie było, to nie jest obgadywanie, bo nie robimy tego za plecami, bo to leci na antenie, także to nie jest obgadywanie. To fakt. Chrapiesz, kochanie, tak. Słyszę to w nocy. Dobra, może urwijmy temat, bo będziemy mieli przekichane w domu później. Już się boję na powrót. No dobra, jedziemy tam? Już teraz? Nie wiem, ale nie chcę targać plecaka. A czy mój plecak może tu zostać? Nie. No mówiłeś, że może najpierw. Mówiłeś. Nie, no Julia, no zniesiemy go. Ale mówiłeś. Dotarliśmy już na górę, także teraz czekamy tylko na zachód słońca, na złotą godzinę, bo mamy zamiar jeszcze parę fotek porobić fajnych, ciekawych. Ja nie przygarniałem włosów. Tak się robi właśnie cringe'owe filmy na YouTubie. No, jak piłem? Czekaj. Czemu ich filmy? Okej. No, na pewno. Pokażę wam lepiej widoki.
Cześć, witam następnego dnia. Ja już wstałem. Jest godzina, chwilę, nie wiem, gdzieś przed siódmą. Julia jeszcze śpi. A tam jest. Jak tylko wstanie, to zaczniemy przygotować sobie śniadanie. W tym momencie zrobię sobie kawę. No i po śniadaniu mamy powrót do domu. Szybki, to był taki szybki wypad. Ale i tak było fajnie, wesoło. No, także myślę, że dla tych wszystkich, którzy chcieliby zabierać dzieci, to naprawdę trzeba powoli, małymi krokami próbować, a wszystko się uda. Tu taki patent mały mam, ponieważ mam tu fasolę w tej puszce. Tylko lekko otworzyłem górę, tak żeby nie zebrało się ciśnienie, żeby nie wysadziło puszki. Nalałem do środka wody i w ten sposób podgrzewam ją. Dzięki temu nie wydzielają się tam jakieś związki z tej puchy. Jakbym ją normalnie podgrzewał ogniem. Także nie wiem. Może się komuś przyda taki patent, może część pewnie go zna, część go stosuje. Ale jest to akurat przydatne i myślę, że niektórym naprawdę może to usprawnić gotowanie. Tym bardziej, że możecie to podgotować, a nie musicie przelewać do tego naczynia, w którym chcielibyście to zrobić. Czyli na przykład nie muszę tego przelewać w to naczynie, a zarazem sobie podgrzeję fasolę. A będzie dzisiaj na śniadanie fasola, bekon i jajka, czyli takie angielskie śniadanie, możemy powiedzieć. Jedno z moich ulubionych, jeżeli chodzi o posiłki, o poranne posiłki. Myślę, że daje dużo energii i naprawdę bardzo dobrze smakuje. Koniec, my jesteśmy zwinięci, także wracamy do domu. No i co? Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek i zapraszamy na następny. Tak.